Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. W wiadomościach. Śmierć na Giewoncie. Piękna jesień w Rabczańskim Parku. Dobry wieczór. Dzisiaj jest wtorek, 3 listopada. Kazimiera Turkot. Zapraszam na wiadomości. Wczoraj w godzinach wieczornych na szczycie Giewontu został znaleziony plecak z dokumentami 34-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Poinformowani o znalezisku ratownicy TOPR-u rozpoczęli poszukiwania. Więcej o akcji poszukiwawczej Marcin Szkodziński. Dzisiaj rano ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z pokładu śmigłowca w pobliżu Giewontu dostrzegli zwłoki turysty. Na miejsce celem sprowadzenia zwłok wyruszyło 8 ratowników. Jest upadek, jest wiadomo stroma północna ściana, gdzie ze szczytu spaść można. To jest żleb szczerby opadający spod Giewontu, jakby pod północną ścianą, nad Doliną Strążyską dokładnie. Zwłoki zostały dostrzeżone około 400-500 metrów poniżej szczytu północnej ściany Giewontu. Przyczyną śmierci był najprawdopodobniej upadek z dużej wysokości, do którego mogło dojść na skutek poślizgnięcia się, gdyż w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej. Po południowej stronie będzie na Słowacji, te szlaki będą super, będą suche. Tam da się wędrować do pewnej granicy, gdzieś tam w wyższych partiach dopiero można spotkać śnieg. U nas to wygląda zupełnie inaczej. Po północnej stronie słońce nie operuje tak dobrze, nie topi tego śniegu. I warunki są złe, szczególnie w tych wyższych partiach, Orla Peć, Rysy, ale nawet w Tatrach Zachodnich. Wszystkie północne zejścia są w śniegu, w lodzie. Nawet wyjście z hali gąsienicowej na Kasprowy jest mocno zaśnieżone i oblodzone. Odnalezione przez TOPR zwłoki nie zostały jeszcze zidentyfikowane i policja nie chce wypowiadać się, czy odnaleziony plecak z dokumentami należał do zmarłego. Czy w dniu wczorajszym odnaleziony plecak z dokumentami osobistymi należą do tej osoby, do której właśnie w tej chwili ratownicy starają się dotrzeć? Na chwilę obecną jeszcze za wcześnie, żeby to komentować. Dzisiejszy wypadek w rejonie Giewontu nie jest osobnym przypadkiem. W ostatnich dniach doszło do poślizgnięcia się turysty wchodzącego na przełęcz pod Chłopkiem. Ucierpiał także turysta wchodzący na Rysy. Na szczęście w obu przypadkach skończyło się jedynie na stłuczeniach. Chociaż mamy już listopad, tegoroczna pogoda zarówno w ostatni weekend, jak i teraz jest piękna. Dzisiaj z naszą kamerą udaliśmy się do Rabczańskiego Parku Zdrojowego, aby z bliska zobaczyć piękną polską jesień. Paulina Bucała.
Rabczański Park Zdrojowy przybrał piękne jesienne barwy. Jak na razie tegoroczną jesień charakteryzuje ciepła temperatura, która sprzyja spacerom i wypoczynkowi w ostatnich promieniach słońca. W parku spotkać można zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy na wypoczynek wybrali uzdrowisko. Park jest dla nas w naszym wieku taką odskocznią od codzienności. Jak mam na przykład maszerować gdzieś w góry, no to idę wtedy z większą grupą, bo się czuję bezpieczniej, a po parku mogę chodzić sama i zawsze tu mogę liczyć na jakąś pomoc. Są ubikacje, co w naszym wieku też jest ważne. Są kawiarnie, gdzie można się też spotkać. Także park jest naprawdę wspaniały. Ślicznie jest, tak pięknie, taki rozległy. Tyle drzew, tyle krzewów. A jak przyjechałam, to jeszcze kwitły róże. Jak dla mnie jest tu w porządku, jest ciepło dzisiaj. Wybraliśmy sobie na rowerek, na rolki. Jeździmy, uprawiamy sport, także myślę, że wykorzystamy ten czas jak najlepiej. Bardzo udana jest ta jesień. Służy do tego, żeby sprzyja, znaczy spacerom po tym parku, który jest naprawdę piękny, różnobarwny, tak jak jesienią. Jest wyjątkowo piękna jesień w tym roku. Park Zdrojowy w Uzdrowisku został zrewitalizowany 3 lata temu. Wtedy to między innymi odnowiono fontanny, wytyczono i utwardzono ścieżki, zainwestowano w oświetlenie i odnowiono obiekty znajdujące się na terenie parku. Teraz park stanowi alternatywne miejsce dla osób ceniących sobie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu w pięknym miejscu. A na dzisiaj to wszystkie informacje. Dziękuję i życzę dobrej nocy. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy. Wszystko, co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki. Tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. Yeah.